Dobry wieczór, witam w niedzielę, w nasz, powiedzmy już taki dzień, który zapowiadałem kilka dni temu, czyli nowy projekt, który pomału w najbliższych 3 miesiącach będzie nabierał kształtu, o którym dzisiaj powiem, żeby już Państwa też trochę pozytywnie nastawić względem naszych spotkań, które już Państwu miałem okazję prezentować wcześniej, dotyczących Nowego Ładu. Witam, drodzy Państwo, z siedziby firmy Dermie Farm z Mondunika i z marki Time for Herbs, którą za mną prototypowa szafa, czyli właśnie prototypowy, moi Państwo, o projekt związany właśnie z pijalniami ziołowymi, które będą tak zwanymi pijalniami, mówiąc w cudzysłowie, oczywiście pijalniami w branży beauty. Moi kochani, dlaczego dzisiaj spotykamy się i dlaczego to spotkanie jest tak dla mnie ważne i jest elementem tego, o czym dzisiaj Państwu powiem i pokażę, elementem całego holistycznego podejścia do w ogóle terapii kosmetologicznych wykonywanych przez kosmetologów i terapii wykonywanych przez, moi Państwo, kosmetyczki, fizjoterapeutów, również trenerów personalnych, ale w ogóle generalnie kosmetologów i kosmetyczki i osób pracujących w branży beauty.
Pozdrawiam wszystkich gorąco. Ci wszyscy z Państwa, którzy są, proszę jak zawsze standardowo o krótką informację, kto jest. Witam, hello, pozdrawiam. Dlaczego, moi Państwo? Dlatego, że po prostu wtedy wiem, kto jest. Moi kochani, widzieliście przed chwilą taki krótki spot, który jeszcze raz przypomnę, który pokazuje, jak będą wyglądały, już są praktycznie, to jest z tyłu prototyp, natomiast ta najnowsza cała zielarnia, czyli ta pijalnia ziołowa jest elementem naprawdę bardzo dużym. Ja przypomnę jeszcze raz, moi Państwo, ten filmik, tak żeby Państwo go sobie mogli tutaj zobaczyć jeszcze raz, dlaczego on jest dla mnie tak ważny i dlaczego ten projekt jest dla mnie tak bardzo, moi Państwo, istotny. Tutaj mają Państwo w tym filmie tą właściwą dwustronną, siatkową, lekką szafę, bo tutaj za mną jest prototyp, który jest wykonany z specjalnej sklejki, który jest bardzo ciężki, ale tych prototypów było kilka. Natomiast to już jest ostateczny, najnowszy prototyp, który Państwo tutaj widzą. Prototyp, który już jest w produkcji i koniec stycznia, początek lutego już będziemy mieli wszystkie te pijalnie gotowe do już wdrażania w branży beauty. I tutaj proszę sobie zobaczyć, mają Państwo miejsca na zioła, mają Państwo miejsca na zioła sypane, na kapsułki, na miejsce do tego, żeby tak jak klient przychodzi do Was do gabinetu i prosi o kawę, herbatę czy wodę, żeby się napić, to w kubkach jednorazowych, dlatego tutaj od razu pokażę, że będziemy się starali jednak mimo wszystko, jednak żeby to zachować w kubkach tych jednorazowych, dlatego że no wiemy, że w dobie pandemii obostrzenia są dość duże i w ogóle jeżeli chodzi o kwestie sanepidowskie są bardzo istotne, żeby to nie były filiżanki, bo trzeba mieć zmywarki, wyparzarki, inne rzeczy, ale to dotyczy w ogóle, jeżeli Państwo nawet kawę podają w gabinecie, to o tym trzeba po prostu wiedzieć. Dlatego w jednorazowych kubkach marki Time for Herbs. Ja zaraz będę mówił dlaczego i proszę sobie, drodzy Państwo, zobaczyć. Jest specjalny za mną tutaj zaparzacz, który mieści w sobie ponad, moi Państwo, 10 litrów wody i on na bieżąco jest ciepły, dlatego że jest podłączony do prądu i grzeje, tak więc można sobie w dowolnym czasie zaparzyć zioła. Czyli widzą Państwo, macie, moi Państwo, tutaj miejsce, są na dole szafki, tak jak widzicie tutaj na tym, w których możecie pochować sobie wszelkie rzeczy, takie jak materiały, będziecie mogli pochować sobie również, moi Państwo, takie rzeczy, na przykład jak wszelkiego rodzaju stoki w postaci właśnie ziół, w postaci również też specjalnych właśnie tych intraktów ziołowych, które są do kąpieli, czy na bazie rozmaryny i innych mieszanek ziołowych. I wszystkie zioła sypane, jak i również kapsułkowe, które się tutaj, moi Państwo, za mną znajdują i które widzicie tutaj na zdjęciu. Jednym z elementów tego projektu jest to, że klient może sobie samodzielnie podejść, może samodzielnie sobie wybraną mieszankę zaparzyć w sposób bardzo prosty, bo są od razu nie tylko są kubki, ale są również też specjalne woreczki do wsypania ziół, do zaparzenia sobie dowolnych, jak i również klient w danym tygodniu, w danym dniu możecie Państwo parzyć wybrane zioła, które znajdują się w zaparzaczach specjalnych, które znajdują się i danego dnia możecie na przykład mieć dzień z odchudzaniem, dzień z wyszczuplaniem, dzień z detoksem, gdzie wtedy każda osoba ma wlewane do tych właśnie kubeczków, które tutaj pokazuje, dane zioła, mówiąc o tym na razie samym piciu, czyli zachęceniu klienta do tego, żeby po prostu sobie mógł zalać wybrane. Ich będą 3 do 4 te miejsca, po to, żeby można było sobie, moi Państwo, również te zioła zaparzyć i zwyczajnie wypić. Dodatkowym elementem, moi Państwo, tutaj, który też jest również na tym filmie i do tego wrócę, są, moi Państwo,
specjalne słoiki, w których wsypane są zioła, żeby każdy mógł sobie odkręcić, powąchać, zobaczyć zapach, poczuć, jak dana mieszanka pachnie, jakie są tutaj zioła w środku, jak i również łyżeczką specjalną wsypać do specjalnego lnianego opakowanka, w którym może sobie, moi Państwo, to od razu zaparzyć. Może zaparzyć podchodząc i wkładając i z zaparzacza wlać wodę, może również sobie zaparzyć w specjalnym imbryczku, który tutaj, drodzy Państwo, znajduje się, ale przede wszystkim to, co myślę, że jest bardzo ważnym elementem całego tego projektu, no to jest element biznesowy. Jeszcze raz powiem Ci, wszyscy z Państwa, którzy są, proszę, żeby łapki do góry napisali, chociaż w ogóle kto, witam, hello, bo ja wtedy, moi Państwo, będę wiedział, bo wiem, że tylko Pani Anetka, Pani Maria Kuczma, Magdalena Sobień-Kula, jest Joanna Przybył, ale jak ktoś tam jeszcze dodatkowo jest, a jest Państwa, widzę zdecydowanie więcej, to mi po prostu krótko napisać witam, hello, bo to zawsze będzie mi bardzo miło. Zobaczmy dalej i zaraz będę też przechodził do dalszych konkretnych rzeczy. Zauważcie, drodzy Państwo, że chodzi tutaj o co? Tego typu obiekty, pijalnie mogą być zarówno w obiektach beauty, w salonach, mogą być w strefach spa hotelowych, gdzie ktoś sobie, moi Państwo, wychodzi na przykład z basenu, wychodzi sobie z zabiegu u Was kosmetycznego i po zabiegu jest przygotowana po prostu chwila, żeby można było się napić, odpocząć, zrelaksować po zabiegu, jak i również może być to elementem przygotowania do zabiegu, to zaparzenie ziół, ale przede wszystkim ma to być w formie takiej, że osoba zwyczajnie po zabiegu może sobie na spokojnie usiąść, wypić kawę, wypić specjalnie przygotowaną mieszankę ziołową. Pamiętajmy, że my nie tylko mówimy o mieszankach, ale wykorzystywanie intraktów na przykład do koktajli ziołowych, czyli to, co będzie elementem później już terapii domowej, o czym za chwilkę będę Państwu mówił. Czyli zarówno po zabiegu, jak i również przed zabiegiem element właśnie taki terapeutyczny. Czyli zobaczcie, moi Państwo, co to jest za projekt. To jest projekt, który daje Państwu gotowe rozwiązanie dotyczące tego, że macie wszystko w gotowy sposób przygotowane nie tylko od ziół, które można sprzedawać i proponować już klientom do zakupu w terapiach domowych, o czym będę za chwilkę mówił, bo do tego powstaje właśnie specjalna aplikacja, która w lutym ujrzy światło dzienne. Aplikacja dla profesjonalistów i aplikacja, moi Państwo, dla detalistów, czyli aplikacje, z których będą mogli klienci wasi korzystać i wykorzystać. Ale jak to będzie wyglądało? Odpalam już właśnie prezentację, którą dla Państwa przygotowałem i myślę, że będzie tym elementem wyjaśnienia całości. Pamiętajmy, moi Państwo, że jest to rozszerzenie oferty gabinetowej, którą Państwo już u siebie mają, czyli jeżeli prowadzisz gabinet kosmetyczny, jesteś kosmetologiem, kosmetyczką, szukasz nowych rozwiązań biznesowych dla swojego obiektu w związku z poszukiwaniem nowych przychodów, nowych rozwiązań biznesowych, zwrócenia uwagi na klienta i na siebie przede wszystkim w sposób inny na rynku niż dotychczas, bo pamiętajmy, że to będzie elementem zupełnie czegoś innego, czego dotychczas nie było, dlatego cały ten projekt, który będę tłumaczył biznesowo, wiąże się z wieloma rzeczami, które Państwo dostają, w tym również takim zewnętrznym neonem, który lub taką, jeżeli nie ma prądu, to taką no, zewnętrzną reklamą, która będzie wskazywała, że jest to obiekt, w którym można zadbać o zdrowie w sposób holistyczny, czyli nie tylko poprzez przyjście na zabieg kosmetyczny i skorzystanie, ale również tak jak idzie się do fryzjera, tak jak idzie się do kosmetologa, kosmetyczki i fryzjer, kosmetyczka proponuje
kawy, herbaty, chcesz się napić na przykład, nie ma z tym najmniejszego problemu. Tak, możecie wy zaproponować wybrane zioła, które podczas już terapii na przykład kosmetycznej będą proponowane jako element budowania zdrowia klienta i pomagania klientowi w problemach zdrowotnych związanych ze schorzeniami, moi Państwo, zdrowotnymi. Tak więc to też myślę, że jest bardzo jednym ważnym elementem, że będą Państwo bardzo mocno edukowani, o czym zaraz będę mówił, bo to będzie powiązane z tym, że ci, co mają pijalnie, im będą poświęcane, moi Państwo, z racji różnych elementów biznesowych, znacznie inny czas niż osoba, która po prostu od czasu do czasu zamówi sobie jakieś tam mieszanki do gabinetu, bo te osoby będą w ramach tego projektu wręcz bym powiedział tak mobilizowane poprzez aktywność mobilną, którą będę zaraz Państwu omawiał w tak zwanych procedurach kosmetycznych i budowania wiedzy. Idźmy sobie projektem. Czym są tak naprawdę pijalnie ziołowe beauty? Do kogo kierowane są te ziołowe? Wiemy, że to branża beauty. Są to pierwsze holistyczne właśnie podejście do konsultacji kosmetologicznej połączonej z medycyną naturalną. I tu się muszę chwilę zatrzymać. Chodzi o co? Że jeżeli ja do Państwa przychodzę, a powiem Państwu historię, byłem teraz w Holandii, szybciutko miałem wylot do Francji, bardzo szybki i powrót dzisiaj, i mieliśmy na zabiegu bardzo fajną dziewczynę, która jest menadżerem do spraw zarządzania jakością w dużej firmie i okazało się, że robiliśmy jej depilację. I podczas tej depilacji ja patrzę na jej nogi i mówię tak, słuchaj, dlaczego ty masz takie siniaki w ogóle? Ona mówi, wiesz co, tak mi się ostatnio pojawiają i właśnie nie wiem dlaczego. I dodatkowo nogi mnie bolą. No i co się stało? Ja mówię, dziewczyny, co z ziół proponujecie i jak myślicie, co może być tej osobie? No i dziewczyny oczywiście, nie wszyscy mają taką wiedzę, mówią, Dawid, musisz nam pomóc, bo my nie wiemy. No i ja mówię, słuchajcie, pierwszą rzeczą to jest prawdopodobnie problem z czerwonymi krwinkami. Druga rzecz, jeżeli nogi bolą, to osłabione są żyły, a jeżeli są osłabione żyły, to znaczy, że jest problem z krążeniem, a jeżeli jest problem z krążeniem, to znaczy, że jest problem przede wszystkim z większą ilością toksyn i przede wszystkim z innymi jeszcze rzeczami. Co się okazało podczas tego spotkania? Sprzedaliśmy tylko te zioła, które były, bo dziewczyny nie wszystkie miały zioła, ale ja rozpisałem zioła na 3 miesiące, gdzie tych ziół było, moi Państwo, około 12 paczek plus kapsułki, prawda? I była cała terapia. I ta dziewczyna po prostu była zachwycona tym. Dlatego projekt holistyczny zwiąże się z tym, że my Was edukujemy bardzo mocno w zakresie łączenia terapii kosmetologicznej z terapią medycyny naturalnej, nie tylko związanej z problemem, który jest akurat tam, nie wiem, z nogami u tej dziewczyny, ale wielowymiarowy ten problem, moi Państwo, jest wynikający z wielu innych czynników, bo również mogą przychodzić osoby, które mają suche ręce, suche dłonie, suchą skórę, wypadają im włosy, mają problemy, nie wiem, z częstymi stanami zapalnymi, mają problemy na przykład z grzybicami, z infekcjami i wieloma innymi rzeczami. I to my musimy, drodzy Państwo, zadbać o tych klientów, bo jeżeli my nie zadbamy o nich, to oni nie będą do Was przychodzili na zabiegi, bo po prostu im zdrowie nie będzie pozwalało. Jeżeli my o to zdrowie będziemy dbali naszych klientów, to oni z chęcią będą do naszych gabinetów wracali. Czyli idziemy w tak zwany tryb właśnie konsultacji kosmetologicznej połączonej z medycyną naturalną. Kolejnym rzeczą tutaj, proszę zobaczyć, jest rozwój wiedzy kosmetologa, kosmetyczki, fizjoterapeuty, rehabilitanta, makijażystki i pielęgniarki o wiedzę o chorobach, o schorzeniach i o terapiach naturalnych. Czyli co można w sposób naturalny zrobić, żeby tym osobom po prostu pomóc. Jeśli ktoś już choruje na coś, ma jakieś schorzenie, to co zrobić? Jeśli ktoś nie jest zdiagnozowany, to jak mu pomóc, żeby ta osoba się zdiagnozowała, a przy okazji pomóc i ulżyć w życiu. I tym właśnie są te pijalnie ziołowe. Naturalne sposoby wspierania zdrowego trybu życia i różnych jednostek chorobowych, czyli ktoś ma Hashimoto, ktoś ma insulinooporność, ktoś ma zespół jelita drażliwego, ktoś ma gazy częste, ktoś ma problemy ze schudnięciem, ktoś ma problemy z suchymi stopami lub z rogowacizną. Ktoś ma problemy z na przykład lękami, niepokojem, które w dobie pandemii się mocno nasiliły.
to moi państwo jest właśnie ten element, żeby państwo wiedzieli, w jaki sposób tym osobom pomóc i będą państwo mieli co? Ci, którzy będą mieli pijalnię, będą mieli gotowe 60 do 70 gotowych terapii ziołowych na różne problemy. Będzie tak, przeziębienie, grypa, Hashimoto, insulinooporność, problemy z tym, problemy z tamtym, takie. Na wszystko będą rozpisane wszystkie terapie minimum 3-miesięczne, 5-miesięczne i 8-miesięczne. Plus oprócz tak zwanych gotowych terapii, takich jak na przykład, nie wiem, no ja tutaj muszę trochę się pokusić taką reklamą, jak to, co my mamy tutaj, moi drodzy państwo, jest takim rozwiązaniem, jak są te tak zwane, no takie Lidlomiksy, tam te takie formy urządzeń, które wrzuca się różne rzeczy i on gotuje, robi bułkę, robi coś tam i tak dalej. I my to rozwiązanie dajemy już gotowe, czyli my dajemy klientowi, wam jako terapeutom będziecie dostawali rozwiązania gotowe plus wiedzę, w jaki sposób to stosować. Ale tą wiedzę będziemy brali bardzo mocno w osoby, które rzeczywiście zainwestują w te pijalnie, ponieważ my będziemy wiedzieli, że oni też idą w tym kierunku i zdaję sobie sprawę, że ten projekt będzie nabierał pomału rozpędu w Polsce. Z miesiąca na miesiąc, z roku na rok będzie tych pijalni w Polsce beauty zdecydowanie, moi państwo, więcej. Co więcej powiem, będą mogły się w ogóle otwierać same pijalnie ziołowe wśród na przykład takich osób, które działają w tak zwanej branży około beauty, na przykład dietetycy, czyli wszystkie te osoby, które wspierają i pracują również z branżą beauty. Ogromne, systematyczne rozwijanie wiedzy ziołowej i odnawianie szukanie tych jednostek chorobowych. Czyli, moi państwo, minimum raz w miesiącu jednodniowy, moi drodzy, udział w online'owych, zamkniętych szkoleniach z wiedzy ziołowej, czyli wszyscy, którzy będą mieli pijalnię, będą raz w miesiącu musieli uczestniczyć w budowaniu swojej wiedzy i poświęcić czas, ponieważ w dobie tej zarazy ludzie nie jeżdżą, a mamy ludzi i w Holandii, i we Francji, i w Belgii, i w Anglii, w Irlandii, we Włoszech, w Norwegii, w Szwecji, w Moskwie i wielu innych krajach, od Polek po różne osoby, to będziemy online łączyli się poprzez specjalną aplikację, o której zaraz państwu chwilkę powiem, bo to będzie specjalna aplikacja tylko dla profesjonalistów posiadających te pijalnie ziołowe. Zioła pite będą w postaci sypanych, w postaci naparów, intraktów, kapsułek, specjalnych również tworzenia intraktów ziołowych, które będą służyły na przykład do robienia galaretek ziołowych dla dzieci, jak i również tak zwanych szotów ziołowych. I do tego też, moi państwo, będą normalne przepisy, jest normalna książka, która powstaje teraz, w której będą opisane wszystkie rzeczy, plus przede wszystkim wszystko będzie w aplikacji, bo, moi państwo, no nie da się tego wszystkiego wydrukować, musimy to zrobić w formie elektronicznej, bo dzisiaj taki świat jest. Skóra i choroby wypisane na skórze. Moi państwo, będziecie maglowani ogromnie, przepraszam, że tak mówię w cudzysłowie, maglowani w zakresie wiedzy dotyczącej problemów skórnych, czyli co się dzieje na skórze, jak robisz ten zabieg, dlaczego po zabiegu ci wyskoczyło to i to, albo pojawiło się to i to. I co, moi państwo, będzie dalej? No będzie najważniejsza rzecz, co ma ta klientka robić w domu, jak ma się zachowywać, jak ma przyjść na kolejną konsultację, czy też na kolejny zabieg i w jaki sposób ma postępować. To, moi państwo, właśnie jest ta wiedza dotycząca ogromna skóry i chorób wypisanych na skórze. To jest to, co będzie całym projektem rocznym, choroby wypisane na skórze. Łączenie zabiegów z terapiami ziołowymi, czyli całe wszystkie nasze zabiegi Mandinika zostaną w tej chwili połączone z terapiami ziołowymi, czyli całe oczyszczania wodorowe i inne będą połączone z terapiami ziołowymi. Będą omawiane. Wy będziecie mogli zaparzyć klientowi te zioła, ale również powiedzieć i zarekomendować na picie tych ziół w najbliższym czasie poprzez właśnie na miejscu napicie się. Będą tygodnie
z danymi terapiami ziołowymi, czyli u was ci, co mają pijanie, będą mieli tydzień na przykład związany z detoksykacją, tydzień z oczyszczaniem wątroby, tydzień z wspieraniem trzustki, tydzień na przykład z walką z przeziębieniami, z infekcjami tymi. I to będą projekty, które będą połączone z zabiegami kosmetycznymi. Terapie ziołowe będą rozpisywane, gotowe na aplikacjach dla was. Będziecie wy se klikali i będziecie wpisywali przeziębienie, nie wiem, wątroba, jelita i będą wszystkie terapie rozpisane. Które mieszanka, która, jak, gdzie i wy będziecie od razu mogli wysłać to klientowi na Messengera, na WhatsAppa czy gdzieś, a jeżeli zainstaluje aplikację klient, to wy mu będziecie udostępniali jego terapię, które on będzie już widział u siebie na aplikacji z rozpisaniem tego w kalendarzu na najbliższe 3 miesiące. Terapie ziołowe na 3, 5, 8 miesięcy w różnych schorzeniach. Będą, moi Państwo, również będzie wiadomo, bo wy będziecie wtedy kupowali jako pijanie ziołowe w zupełnie innych cenach mieszanki ziołowe, bo pierwszy tak zwany set zakupowy będzie związany z zakupieniem całej tej szafy. Tam będą mieszanki ziołowe, ja o tym zaraz powiem, co tam jest w tym wszystkim. Ale zarobek na sprzedaży ziół w różnej formie i z pakietowymi rozwiązaniami, które będą mieli klienci posiadający pijanie ziołowe, czego osoby, które sobie tam kupują jedną, dwie, trzy, cztery mieszanki, no takiej oferty no, na pewno nie będą miały. To jest oferta zupełnie inna. Co wchodzi w skład i wyposażenia pijalni ziołowych? Przepiękne jeżdżące pijalnie ziołowe z podświetleniami, moi Państwo, z neonami i z tablicą na górze, czego tutaj nie widać akurat, z tablicą, na której kredą będziecie mogli sobie pisać na przykład oferty specjalne lub na przykład tydzień oczyszczania detoksu czy innych rzeczy, które my będziemy Wam rekomendowali w danym tygodniu w pakietach. Samowary ziołowe, czyli specjalne samowary ziołowe do zaparzania. Zioła sypane w kapsułkach również, zioła sypane i kapsułkowe, kubki, czajniki, katalogi detaliczne, filiżanki porcelanowe, ale przede wszystkim wszystko w formie też kubków plastikowych, no z racji, moi Państwo, tych wszystkich wytycznych, że nie można pewnych rzeczy podawać. Podświetlane menu zabiegowe z ziołami na górze, gotowe terapie ziołowe na każde schorzenie. Self-service herbal, czyli tak zwany serwis i opiekę dla Was dotyczącą ciężkich przypadków w zasadzie konsultacji. Czyli mam klienta takiego i takiego, potrzebuję mu pomóc i na aplikacji będziecie mieli specjalny czat, gdzie wszyscy, którzy mają pijalnie ziołowe w Polsce i nie tylko i za granicą, będą mogli się wymieniać własnymi doświadczeniami. Czyli tak jak na grupach kosmetycznych piszę: słuchajcie, mam klientkę, która była u mnie na zabiegu takim i takim, ale ma problemy takie i takie, słuchajcie, nie mogę sobie z tym poradzić. I zarówno support będzie ze strony naszej, z centrali, czyli ludzi, którzy mają większą wiedzę, jak i również tych, którzy w tych pijalniach na przykład już będą dłuższy czas i ich wiedza będzie coraz większa, lepsza i sami będą potrafili wymieniać się doświadczeniami. Tak więc myślę, że to będzie ogromny rozwój. Recepty ziołowe, czyli gotowe, moi drodzy Państwo, rozpisane na 3 miesiące, na miesiąc, na 5 miesięcy mieszanki, czyli to, co klient powinien przez najbliższe 3 miesiące stosować, bo w terapiach ziołowych się mówi minimum 3 miesiące. Pełne podświetlenia tablic kredowych, czyli to, co mówiłem. Gotowe wyliczenia przychodów i dochodów, czyli jeżeli inwestuję w całą tą mieszalnię ziołową, to kiedy ona mi się zwróci? I biorąc pod uwagę, że zakupuję to wszystko w cenie takiej i takiej, to jeżeli sprzedam w cenach takich i takich, to ile na tym zarobię? Czyli wiecie dokładnie, ile zarabiacie i zarabiacie na bieżąco, kupując wszystko. Czyli macie możliwość od razu pięknego działania przychodowego. Kolejna bardzo ważna rzecz to jest przede wszystkim to, że klienci będą mieli, za chwilkę pokażę, również aplikację, na której, moi Państwo, będą mieli pewne rozwiązania. Tutaj widzicie tą aplikację, to jest aplikacja Time for Herbs, czyli tych pijalni, gdzie jest aplikacja tylko dla profesjonalistów, czyli dla Was, z poziomu konta takiego profesjonalnego. I tutaj, moi Państwo, jest co?
Wiedza tylko dla was, dla profesjonalistów. Grupa totalnie zamknięta i komunikacja z wiedzą fachową dotyczącą ziół. Webinary i spotkania dla profesjonalistów z wiedzy fachowej, czyli tylko na zamkniętej, już nie tak jak dzisiaj. Dzisiaj to tylko marketingowo będę pokazywał takie rzeczy, ale już spotkania profesjonalnej wiedzy dotyczące schorzeń, dotyczące różnych innych problemów, tylko dla tych, co będą mieli te pijalnie ziołowe beauty, bo to dla nich, moi drodzy, będziemy edukowali i dla nich będziemy wprowadzali te rozwiązania. Nagrane specjalne webinary online, tylko na tej aplikacji, niedostępne nigdzie na YouTubie, nigdzie, moi Państwo, na zewnątrz. Nikt nie będzie mógł z tego korzystać. To jest wiedza zamknięta, wiedza, która naprawdę, moi Państwo, ogromne pieniądze kosztuje. To są ogromne, moi drodzy, lata pracy i spotykania się z ludźmi, żeby tą wiedzę później Państwu móc w sposób profesjonalny przekazywać. Recepty gotowe na ponad 60-70 schorzeń. Komunikator zamknięty na grupie dla profesjonalistów, czyli specjalny czat dotyczący różnych rzeczy, które będziecie mogli Państwo poruszać. Konsultacje z fachowcami w pilnych sprawach, czyli tam będziecie mogli Państwo konsultować na przykład, nie wiem, jakieś problemy związane z różnymi schorzeniami, które będą wykraczały poza, no powiedzmy, tą wiedzę, którą tutaj będziemy przekazali, albo po prostu ta wiedza będzie jeszcze nieugruntowana. Eksperci ziołowi jako wsparcie, którzy będą brali udział w różnych spotkaniach, ale którzy będą dyżurowali po prostu, będzie tak zwany kalendarz, gdzie będzie można na przykład wy będziecie mogli się spotkać z taką osobą i skonsultować pewne przypadki. Lekarze współpracujący w ramach pijalni ziołowych, czyli ci, którzy będą mogli służyć jakąś poradą, pomocą no w sytuacjach już na przykład takich, gdzie wy musicie po prostu z kimś porozmawiać. Omawianie terapii bardzo trudnych. Terapie holistyczne, zabiegowe z ziołami, czyli jak łączyć terapie odchudzające na przykład z magnefio, jak łączyć terapię, moi Państwo, nie wiem, na przykład z termogenikiem, jak zrobić na przykład oczyszczania wodorowe w połączeniu z efektem również oczyszczania skóry, jak poradzić sobie z zapaleniem mieszków włosowych, jak poradzić sobie na przykład z powikłaniami na przykład po jakichś mezoterapiach igłowych, mikroigłowych. To wszystko również, moi Państwo, będziecie mogli omawiać. Terapie ziołowe rozpisane, program lojalnościowy dla was, czyli w tych pijalniach ziołowych, dokonując inwestycji w taką, taką pijalnię, o czym powiem, będziecie również, moi Państwo, mieli program lojalnościowy swój własny, który będzie uprawniał Państwa do tego, że będziecie Państwo więcej rzeczy dostawać w postaci na przykład jakichś form rabatowych lub produktowych, albo też gadżetowych różnego rodzaju, począwszy od długopisy, jakieś tam, bym powiedział, gadżety dla klientów, próbki ziołowe i wiele takich innych rzeczy, które w ramach programu lojalnościowego wam będzie przysługiwało jako osoby będące no, tymi terapeutami ziołowymi. Przepisy ziołowe na koktajle wiosenne, zimowe, letnie, z owocami, z warzywami, czyli jak zaparzać i zamiast na przykład wody dodawać odpowiednie mieszanki ziołowe do łączenia. Wszystko będzie, moi drodzy, opisane. Wiedza o ziołach dokładnie rozpisana, czyli za co dane ziele odpowiada, jaka jest jego termika, jak funkcjonuje i jak działa. Moi Państwo, to są, niech mi Państwo wiedzą, takie szkolenia ziołowe, to są, moi Państwo, wyjazdy na takie szkolenia, nawet jednodniowe, potrafią w Polsce z naprawdę dobrymi fachowcami kosztować od osoby, od, moi Państwo, 800 do 2000 zł za jeden taki, za jedno spotkanie. Ja już nie mówię, moi Państwo, o tym, że to wy będziecie tutaj mieli. Aplikacja dla klienta. Aplikacja dla waszego klienta, czyli będzie dla waszego klienta aplikacja, która będzie miała podstawową wiedzę dotyczącą picia z ziół i stosowania. Czyli wasz klient, jeżeli na przykład przyjdzie, dacie mu mieszanki ziołowe, rozpiszecie wszystkie te terapie ziołowe, to klient będzie to miał również na swojej aplikacji. Czyli od razu mu będziecie mogli poprosić, żeby sobie zainstalował, a po zainstalowaniu wy mu wgracie automatycznie widoczną jego terapię, która mu się rozpisze na kalendarzu. Miesiąc pierwszy, miesiąc drugi, miesiąc trzeci, jak pić,
jak brać kapsułkę, czy łączyć z koktajlami, czy nie łączyć, wskazania, przeciwwskazania i krótkie wskazówki. Zwróć uwagę na to, pamiętaj, automat od razu będzie wam to podpowiadał. Czyli wy nic nie będziecie robili, tylko wy będziecie wybierali pewne rzeczy, automat już będzie sam to opisywał. Wskazania i przeciwwskazania, czyli takie ogólne informacje, na co zwrócić uwagę. Będą przepisy ziołowe również, czyli będą formy takich określonych rzeczy, będą rozpisane dla dzieci, dla dorosłych, dla osób starszych, bo pamiętajcie, że będą do was klienci przychodzili, wasze klientki lub wasi klienci będą mówili, a ja bym chciała dla mojej mamy coś, a co masz tam dla dziecka, bo mój ma ciągle pobrem, gily ma w nosie, po prostu już nie mogę wytrzymać, albo ciągle ma zapalenie ucha. No i znowuż, moi państwo, te właśnie terapie. Gry ziołowe będą również, czyli dla młodszych będą takie specjalne gry ziołowe, które będą rozwijały wiedzę ziołową. Zamówienia z programu lojalnościowego, czyli jeżeli wasza klientka na przykład stwierdzi, kurczę, nie mam kiedy iść do tej mojej na przykład Anety Wojciechowskiej albo Magdaleny Sobień-Kuli, nie mam kiedy do niej iść, to wezmę sobie na aplikację, wchodzę, zamawiam sobie to, co mi brakuje, ale moi drodzy, zamówienie przychodzi przez was, czyli to wy widzicie i oczywiście może sobie odebrać bezpośrednio u was w gabinecie, ale również jeżeli zamówi na przykład, gdzie wpadnie informacja, że ona na przykład zamówiła z centrali, to moi państwo, to jest przypisywane do waszego obiektu. Tak więc też, moi państwo, ci, którzy na przykład będą od was, a tak będzie 99%, tak będzie to funkcjonowało. Rozpisanie ziół, czyli taka podstawowa, taka w pigułce, taka wiedza, za co odpowiada dane ziele, za co odpowiada dana mieszanka, takie podstawowe wiedzy będą tym ludziom się wyświetlały. Nowości i wasze akcje promocyjne, które będą tak zwanymi akcjami tygodniowymi, czyli na przykład tydzień z wątrobą. I ci, co mają aplikację, będą wasi klienci mieli informację, że zapraszamy do pijalni ziołowej Beauty i skorzystaj na przykład ze specjalnej oferty ziół na wątrobę. Przy okazji będzie to połączone z terapią na przykład wyszczuplania z termogenikiem albo z magnefio, czyli terapii, która ma polegać na tym, żeby zmniejszyć tkankę tłuszczową, a tym samym na przykład wspomóc wątrobę w funkcjonowaniu. Będą pakietowa komunikacja, czyli tak zwana fastowa komunikacja z klientem, czyli klient będzie mógł z wami też się jakoś tam komunikować w sposób podstawowy. Zamówienia z dostaw od terapeuty, czyli specjalne zamówienia, które będą klienci mogli sobie od was odbierać, albo wy będziecie mogli na przykład klientom od razu zamawiać u nas, a my będziemy wysyłali już bezpośrednio klientom do paczkomatów na przykład, czyli w taki sposób, żeby klient już mógł mieć te zioła, bo na przykład, nie wiem, wyjechał gdzieś, nie ma czasu do was podjechać, ale na przykład do paczkomatu sobie podjedzie. Będą informacje, takie doradztwo, zdrowe nawyki, czyli takie doradztwo dotyczące różnych rzeczy i będą różne nasze filmy, ale krótkie, takie dotyczące okresowych różnych terapii, które będą elementem takiego w pigułce, jak na TikToku, bo powstanie już w przyszłym tygodniu specjalny też profil na TikToku, gdzie będą filmiki krótkie, takie, moi drodzy państwo, 60-sekundowe, dotyczące na co zwrócić uwagę, taka w pigułce wiedza dla osób szczególnie młodych, którzy potrzebują szybko coś zobaczyć i nie chcą się zagłębiać, ale wy będziecie tą wiedzę musieli rozwijać bardziej, żeby to szybciej mogło działać. Jak, moi drodzy, będziemy zarabiali? I idźmy teraz w element biznesowy. Toś mi się tu prezentacja lekko przesunęła, no ale jak będziemy zarabiali, moi państwo, na tych ziołach? Przede wszystkim będziecie sprzedawali zioła w postaci kapsułek, shotów i plus kosmetyków specjalnych ziołowych. Będą kosmetyczne terapie, czyli gotowe recepty, które wy będziecie mieli, będziecie tylko wyrywali i dawali po prostu. Albo będziecie to, tak jak mówię, z pozycji aplikacji robili, bo to będzie najwygodniejsze, no ale musimy też brać pod uwagę, że będą starsze też osoby, które no niekoniecznie będą chciały korzystać z aplikacji. Kosmetyki ziołowe w domu plus terapie gabinetowe, czyli będą od razu na tej recepcie, jakie zabiegi, jaka terapia równolegle ziołowa idzie przez najbliższy czas.
Wiedza sprzedażowa zabiegu w połączeniu z holistycznym podejściem, czyli jak sprzedawać, jak mieć wiedzę o tych ziołach, żeby ci klienci do Was przychodzili nie tylko na tą kosmetykę, ale przy okazji przychodzili na zioła, a później zobaczycie, że będą przychodzili ludzie tylko po zioła, a przy okazji będą przychodzili do gabinetu po kosmetyki. Zajęcie się klientem, gdzie w dobie covidowym jest problem z medycyną. Moi Państwo, muszę się tu zatrzymać. Ja nie jestem w stanie, moi Państwo, odpowiadać na te wiadomości, które codziennie wysyłacie mi. Muszę niestety z przykrością powiedzieć, że nie odpowiadam na 60-70% już wiadomości. Przepraszam wiele osób, nie jestem w stanie tu wymienić, bo to nie mam takiej możliwości, ale w dobie COVID-a ludzie mają problem z dostępem do medycyny i pojawiają się schorzenia tak różne, tak przewlekłe, na które ja nie jestem w stanie, moi Państwo, udzielić wszystkich odpowiedzi, bo ja też chcę po prostu żyć, moi Państwo. W związku z tym, żebym ja mógł żyć, stwierdziłem, że ten projekt pijalni jest niezbędny, żeby tworzyć grupę ludzi w Polsce, która będzie sobie stopniowo rosła. Na początku będą to w Polsce, nie wiem, tam zakładam w lutym, w marcu po jedne, dwie pijalnie, później trzy, później cztery i tak to będzie sobie rosło, że zakładam, że jak w tym roku będzie tam powiedzmy z takich 30-40 pijalni w Polsce, to ja będę mega zadowolony, ale to już będzie grupa ludzi, która będzie miała wiedzę i będzie cały czas permanentnie szkolona, na której ja się skupię i ja będę tym ludziom poświęcał czas, żebym do Państwa mógł odsyłać też osoby na zabiegi, żebyśmy my mogli odsyłać ludzi na zabiegi do Was i na terapię również przede wszystkim ziołowe. Ogromny rozwój wieloletni z wiedzą i rozwijanie drugiej nogi przychodowej. Moi Państwo, weźcie pod uwagę jedną z najważniejszych rzeczy. Dzisiaj czerpiecie przychody z zabiegów kosmetycznych, ze sprzedaży kosmetyków, ale jak czytam na tych grupach, u Michała na Beauty Razem, pozdrawiam Cię Michał, jeżeli będziesz kiedyś mnie tutaj słuchał, chociaż pewnie też jesteś mocno zabiegany, czy u Edyty Babuli i czytam, jak ludzie piszą, że nie mają już pomysłu, że zaraz będą zamykać biznes, bo im tam skoczył rachunek o 1000 zł za gaz czy inne rzeczy i ja mówię, Boże ludzie, szukajcie rozwiązań na inne rzeczy, przecież to nie jest sztuka zamknąć coś i nie wiem, iść do Lidla czy gdzieś pracować, tylko sztuka jest od ludzi, którzy prowadzą działalność, o czym mówię już od tygodni, jest szukać rozwiązań i pomysłów na to, żeby zmonetyzować swoje nowe źródło przychodów znaleźć. I to jest tym drugim, kolejnym, moi drodzy Państwo, źródłem przychodów. To będzie na początku przynosiło pomału przychody. Im więcej, większą będziecie mieli wiedzę, tym lepiej będziecie się w tym czuli, lepiej Wam to będzie wyglądało. To tak jak ja jadę i ja rozpisuję zioła tak z pamięci. Ludzie kupują zioła po, moi Państwo, 700-800 zł i jak ja byłem w Holandii i mi dziewczyny mówią, że na półce mają tam tyle ziół. Ja mówię, dziewczyny, to jest trzy klientki to jest sprzedane. One mówią, Dawid, ty żartujesz. Ja mówię, tak. To mówię, wy musielibyście mieć takich, jak ja bym tu u was z wami pracował, to ja bym musiał mieć takich 20 szaf, bo ja bym to po prostu wyprzedał wszystko w pień. Dlaczego? Bo mam wiedzę. Bo wiem, w jaki sposób ludziom też starać się pomagać. Oczywiście ja cały czas tą wiedzę poszerzam, rozwijam. To jest tak, jak wam opowiem taką historię dzisiaj. Wyjechałem do Anglii, byłem w Walii i poznałem cudowną dziewczynę, która, moi drodzy, robi kefir kozi. I ona mówi do mnie tak, wiesz Dawid, ja nie rozumiem, dlaczego ten kefir kozi tak dobrze działa na te wszystkie schorzenia skórne. Przecież te wszystkie grzybice, te wszystkie łojotokowe i mi tak opowiada, egzemy i inne rzeczy. Ja mówię, słuchaj, przede wszystkim kefir kozi nie zawiera laktozy. I ja się od niej tyle nauczyłem, moi Państwo, że ja wróciłem z taką głową pełną pomysłów znowu, już dotyczącą tych rozwiązań, które daje to mleko z kozy, moi drodzy, którzy w ogóle to, ja kupuję też ten kefir kozi i się śmieję, bo w Polsce kupuję w jednym miejscu, to jest, moi drodzy Państwo, około Koszalina, w zasadzie koło brzegu kupuję, tak bym powiedział, z fermy ten kefir kozi i muszę Państwu powiedzieć, że to jest, ja w ogóle to lubię, a moje psy to po prostu szaleją za tym w ogóle, za tym kefirem. Jak ja tylko powiem kefir, to po prostu, słuchajcie, z końca działki lecą po prostu do domu. Co ważne,
jeżeli mój pies zachorował na SRMA, czyli niesteroidowe zapalenie mózgowe, moi Państwo, trzyletni Beagle zachorował i zapalenie mięśni i groziło mu, moi Państwo, to jest tak jak stwardnienie rozsiane u ludzi dorosłych, całkowite wykluczenie, a ja, moi Państwo, daję mu do picia zioła, daję mu, moi Państwo, olejek CBD z THC, moi Państwo, i mija w tej chwili już 2 miesiące kuracji i, moi Państwo, ten pies chodzi, normalnie funkcjonuje. Oczywiście nie jest to tak, jak było, ale jest znacznie lepiej, bo weterynarze mi rozkładali ręce w ogóle. Moja mama, jak pamiętam, ja byłem na Haiti, pies mi rozchorował się, to dzwoniła do mnie z płaczem, bo powiedziała, że weterynarz powiedział, że nie da się psa uratować, bo po prostu wszystkie mięśnie padły i jedyną formą na zajęcie się tym psem jest uśpienie. I ja wtedy powiedziałem mojej mamie, mówię, mama, nie ma mowy, żebyś mi psa usypiała. Nie wyrażam na to zgody. Ja wracam za 4 dni, proszę jechać, zrobić mu wszystkie badania, proszę mu zrobić rezonans magnetyczny, ja mówię, z tomografią i z pobraniem płynu mózgowo-rdzeniowego, ale ja chcę dokładnie wiedzieć, co w ogóle temu psu jest, bo diagnozy były od, moi Państwo, boleriozy, po miopatię, po polineuropatię, po stwardnienie rozsiane, po botulizm, moi Państwo, po również zatrucie toksoplazmozą i innymi rzeczami. Chcę Wam tylko to podpowiedzieć, że również to, co my dzisiaj będziemy robili, jest elementem właśnie rozwijania tej wiedzy. I dlatego tutaj macie Państwo tą informację, że to jest wieloletnie rozwijanie tej wiedzy, bo ja chcę, żeby Państwo mieli wiedzę dotyczącą ziół, terapii, żeby mogli Państwo z miesiąca na miesiąc coraz lepiej się w tym wszystkim, moi Państwo, czuć. Kolejne inne spojrzenie klientów na kosmetologię i kosmetyki. Zobaczycie, że klienci wasi zupełnie inaczej na was będą patrzyli. Opieka i prowadzenie klienta zabiegu. Zobaczycie, przyjdzie taki moment, jaki ja mam, że klienci nie zrezygnują z was. W ogóle czasem się ludzie śmieją i mówią do mnie, jak to jest możliwe, Dawid, że ty raz w miesiącu przyjmujesz w Łodzi klientki i one ci potrafią jednego dnia, jak przyjadą do ciebie, zostawić 20 tysięcy. A ja mówię, wiecie dlaczego, dziewczyny? Dlatego, że one nie tylko wychodzą z zabiegami, ale one wychodzą z kosmetykami, wychodzą z torbami ziołowymi. Słuchajcie, jak tutaj przyjechali ludzie z Gruzji, nie zapomnę ich, i ja im opowiadałem o ziołach, to oni wyjechali z 4 torbami ziół stąd. Oni byli po prostu zszokowani w ogóle tym wszystkim. I oni mówią, Dawid, jak przyjedziesz do nas, to my musimy to wszystko wprowadzać dla naszych klientów, bo to jest po prostu niesamowite. A Stany Zjednoczone, Miami, Chicago, moi drodzy, stan Alabama, moi Państwo, to czekają na mnie w tej chwili w cuglach. Ja końcówka stycznia wylatuję do Stanów, oni czekają na mnie i mówią, Dawid, to wszystko w Stanach będzie szło jak woda, dlatego że ludzie są schorowani, znerwicowani. Mamy dokładnie to samo. To wy, moi Państwo, musicie brać byka za rogi. To wy, bo jeżeli wy nie będziecie szukali nowych źródeł przychodowych, to rzeczywiście będziecie takie, przepraszam, proszę się nie gniewać na mnie, głupoty wypisywali, jak inne dziewczyny na tych grupach, gdzie wypisują, że po prostu nie ma pomysłu i zamknąć biznes. Takie rozwiązanie zawsze można zrobić. Po co to robić? Moi Państwo, w ubiegłym roku otworzyło się znowuż kolejnych więcej gabinetów, wcale się nie pozamykały. Nielsen opublikował badania dotyczące 2020 roku, jeszcze nie ma za 2021, ale przypuszczam, że będą wyższe. Są wzrosty w branży beauty. Ludzie po prostu chcą korzystać. Ludzie przede wszystkim, jest moda na zdrowy tryb życia, moi Państwo. I wy macie źródło na to, żeby to robić. Gotowy serwis pijalni ziołowych. Macie wszystko, wiedzę, serwis tej całości, specjalne gotowe pakiety i terapie ziołowe, konsultacje płatne i bezpłatne. O co tu chodzi? Ja do was przychodzę, jestem waszym klientem i przychodzę na zabiegi kosmetyczne, to mam konsultacje z rozpisaniem ziół na 3 miesiące w gratisie. Ale jeżeli nie jestem waszym klientem, nie przychodzę na zabiegi, a chciałbym skonsultować się dotyczących ziół, to taka konsultacja jest płatna. To jest wasza wiedza, za którą wy płacicie w towarze, w pijalniach, które kupujecie, ale przede wszystkim jest to wiedza, za którą musicie zapłacić. Konsultacje płatne i bezpłatne. Rozpisanie programów terapii dla klienta indywidualnego, czyli w aplikacji klient widzi, jak co jest. Zaparzanie ziół
w cenie zabiegu lub płatne, czyli klient na przykład również każdy, który do Was przychodzi, od razu wychodzi i idąc na zabieg ma przed zabiegiem zaparzone, po zabiegu zaparzone. Zamówienia klientów w apce, czyli widzicie, co Wasi klienci zamawiają i kiedy. Możecie do nich napisać: Pani Basiu, widzę, że Pani domówiła sobie te i te zioła, ale proszę to pamiętać, żeby to połączyć z tym i tym. Wy to wszystko będziecie widzieli, bo to będzie od razu wpadało do Was. Będziecie mieli system poleceń, czyli będziecie również widzieli, kto Was poleca dalej. Tak więc zobaczcie, jak fajne rozwiązania, które zostały przygotowane. No i jak to wygląda od strony biznesowej, czyli ile trzeba minimalnie zainwestować, żeby w ogóle wejść w projekt tych pijalni ziołowych? Moi drodzy, w skład całych tych pijalni ziołowych wchodzą całe wyposażenie pijalni, czyli całe meble z tymi metalowymi obramowaniami, z siatkami, z podświetlaniami, z wszelkimi, moi Państwo, zamknięciami. Samowar, kubki papierowe w ilości 100 sztuk, 70 sztuk mieszanek ziołowych, 20 sztuk paczek mieszanek kapsułkowych i kosmetyków 20 ziołowych. Słoiki, te zakręcane, które macie wsypane zioła do tego, żeby klient mógł powąchać lub sobie wsypać. Etykiety, moi Państwo, wszelkie dotyczące cen, żeby mogli Państwo je sobie zaznaczać i wpisywać, żeby one wisiały, w jakich cenach są produkty. Filiżanki porcelanowe, które tu widzicie, będziecie mieli w ilości 10 sztuk. Mniej będzie, dlatego że, moi Państwo, nie zawsze będzie można parzyć w tej chwili, w tych filiżankach musi być, będzie więcej tych wszystkich jednorazowych. Katalogi detaliczne, które dostaniecie również w ilości 100 sztuk. Recepty ziołowe wyrywane, rozpisane, również z formą aplikacji wysyłanej. 6-miesięczny okres dostępu do aplikacji z wiedzą, z webinarami, czyli od zakupu przez okres 6 minimum miesięcy korzystacie ze wszystkich webinarów profesjonalnych, z całej aplikacji. Później po 6 miesiącach jest wymagane minimalne zamówienie w kwartale, które, moi Państwo, jest na kwotę 4000 zł, czyli żeby Państwo mogli mieć cały czas do tego dostęp, to żeby te w kwartale były zamówienia na minimum 4000 zł, żeby mogli Państwo zamówić wszystkiego, co to w ogóle uważam, że to jest bardzo mało, no ale zaczniemy od takiej formy. Dwugodzinne miesięczne konsultacje indywidualne, czyli raz w miesiącu jesteśmy do Państwa w dwugodzinnej konsultacji indywidualnej, gdzie omawiamy wszystkie przypadki. Poza tym możecie o wszystko pytać w aplikacji. Szkolenia online minimum 1-2 razy w miesiącu, gdzie jest cały dzień, gdzie będziecie Państwo musieli poświęcić ten czas na to, żeby się rozwijać, bo zakładamy, że ludzie z pijalni ziołowych to będą ludzie, których nie będziemy prosić o to, żeby poświęcili czas na to, żeby wziąć w tym udział, tylko zakładam, że to są ludzie, którzy wiedzą, w co wchodzą i wiedzą, że patrzą na ten projekt w perspektywie kilku najbliższych lat, że dzisiaj się uczą, wprowadzają i z roku na rok ich wiedza jest coraz lepsza, a przez to, moi Państwo, coraz więcej będziecie mieli klientów na to i Wasze przychody zmienią się w perspektywie czasu, bo będzie tak, że zakładam, że dzisiaj czerpiecie przychody z branży kosmetycznej, ale za 2 lata może się okazać, że 50% już Waszych wszystkich przychodów albo 60% stanowią już na przykład wszelkie terapie, sprzedaż ziół, intraktów i tak dalej, i tak dalej. Tak więc ja zakładam, moi Państwo, że to będzie duży projekt, który będzie Was bardzo mocno również rozwijał. 200 saszetki i próbki ziołowe, czyli dostaniecie minimum 200 jednorazowych paczek różnych mieszanek ziołowych, które możecie dać klientowi do torby, żeby mógł sobie zaparzyć. Wizytówki Wasze, czyli indywidualne, spersonalizowane wizytówki, które dajecie klientce i mówicie: Pani Basiu, jakby się okazało, że Pani coś potrzebuje, jestem do Pani dyspozycji, proszę dzwonić, a jak nie, to może Pani zawsze do mnie na aplikacji napisać. A gdyby ktoś potrzebował pomocy, proszę mnie polecić. Torby ziołowe wszystkie, które będziecie dostawali, żeby można było spakować klientom. Stały rabat, który będziecie dostawali w ramach, moi Państwo, tych ziół, który będzie przyznany Wam z automatu w ilości 20% na już mieszanki ziołowe, plus będziecie korzystali ze specjalnych tak zwanych pakietów miesięcznych,
na dane kuracje ziołowe, czyli to, co mówiłem, tydzień na wątrobę, tydzień na to i będą pewne mieszanki, które już będą specjalnie dla Was przygotowane w pakietach. Pierwsze szkolenia 8-godzinne ziołowe i materiały do nauki, czyli, moi Państwo, jeden minimalnie dzień w miesiącu, gdzie macie 8 godzin bite nauki dotyczącej wiedzy ziołowej, za co nic nie płacicie, jesteście w ramach tego projektu. I minimalna ta inwestycja w całość tego wszystkiego, co się na to wszystko składa, czyli te samowary i te inne rzeczy, to jest, moi Państwo, minimalnie 29 999 000 razem z tymi podświetlanymi, składanymi pijalniami i z całym 6-miesięcznym supportem, wykładami zamkniętymi, wiedzą, receptami i całością opieki. Wszystko jesteśmy do Waszej dyspozycji i to macie towar. I to, moi Państwo, ten towar jak sprzedacie, to zarobicie na odsprzedaży samego towaru, moi Państwo, ponad 30 000, czyli mówiąc brutalnie, sprzedając towar, Wam się ta inwestycja zwraca, gdzie nie płacicie w ogóle za całą wiedzę, całą naukę, a później macie domawiane, cykliczne cały czas, moi Państwo, rzeczy. No i podsumowując, tak, moi Państwo, projekt pijalni ziołowych jest projektem wieloletnim i ja osobiście, powiem szczerze, tego projektu nie odpuszczę, bo ja mam chyba, musiałem być chyba, powiem Państwu szczerze, w poprzednim wcieleniu osobą, która, ja mam w sobie taką trochę empatię do ludzi, muszę Państwu powiedzieć, nie wiem, no mam coś w sobie takiego, czuję to wewnętrznie, że lubię ludziom pomagać i z branżą medyczną, branżą medycyny naturalnej i naszą całą branżą kosmetologii jestem związany od lat. I powiem Państwu tak, czuję to wewnętrznie, że to jest projekt, który na pewno, jestem przekonany na 100%, będzie się sprawdzał, bo ludzie dzisiaj zaczynają po prostu sami się zwracać. Ludzie chorują strasznie, ludzie mają problemy ze zdrowiem i jest powrót do natury bardzo mocny. Ja, moi Państwo, wróciłem z Irlandii jakiś czas temu. To w Irlandii, jak tylko usłyszeli, że ja się, lekarze, zajmuję tym, to powiedzieli, że oni natychmiast potrzebują całego gotowego projektu, bo oni wiedzą i widzą, co się dzieje po prostu na świecie. I te problemy nasze z medycyną tu w Polsce, to nie jest, moi drodzy Państwo, pomysł, to nie jest problem tylko u nas. Moi Państwo, w Holandii, wróciłem z Holandii, wszystkie szpitale są zawalone. Pozamykali wszystkie miasta. Nawet nagrałem filmik, moi Państwo, gdzie jestem w miejscowości Veindhoven, bo tak się mówi, 700 000 mieszkańców, puste miasta, nie ma nic. Sklepy pozamykane, restauracje pozamykane, wszystko jest na dowóz, moi Państwo. Nic nie ma. Nawet taksówkarz, który mnie wiózł wczoraj na lotnisko, mówi, że Lidle są tylko otwarte w jakichś tam godzinach, a tak to w ogóle nie ma gdzie iść po prostu. I do końca stycznia tak jest. Tak więc powiem Państwu szczerze, u nas naprawdę jest, powiem szczerze, light w porównaniu do tego, co jest w ogóle w innych krajach. I wiem dobrze, że ten projekt jest projektem dla ludzi, którzy są, powiem tak, cierpliwi, ale przede wszystkim dla ludzi, którzy nie patrzą zrywami na coś, co jest dzisiaj, i nie myślą tylko, jak tu zarobić szybkie pieniądze, zrobić, ostrzyknąć kogoś, tu wcisnąć trochę i tak dalej i puścić, dziękuję bardzo, tylko ludzie, którzy mają tak sprzęty, systematyczne zabiegi, wdrażają pewne nowości, a to jest, moi drodzy Państwo, wisienka na torcie. Wisienka na torcie taka, która ma Wam, drodzy Państwo, pomóc w tym wszystkim, ma Wam dać ogromną szansę na ogromny rozwój. Zobaczycie, ludzie będą do Was, przepraszam, że powiem, walić drzwiami i oknami. Ania do mnie Kolisz tutaj napisała indywidualnie. Widzisz, Ania, no nie odpisałem do Ciebie, pozdrawiam Mielec, w sprawie Twojego pytania, bo ja po prostu nie mam czasu na udzielanie takich w tej chwili porad, bo żebym ja mógł udzielić porad, ja musiałbym zadać dużo pytań dotyczących, a po prostu proszę się nie gniewać na mnie, moi Państwo, ja po prostu tak intensywnie pracuję i żyję, że ja, muszę Państwu powiedzieć, chcę mieć czas na poświęcanie tym ludziom, którzy chcą wejść w to i ja ich będę rozwijał. Z moją Bożą pomocą, bym powiedział, będę chciał Państwu to pomagać. I wiem,
że ludzie do was będą wracali. Ludzie przyprowadzą koleżanki, ludzie przyprowadzą kolegów, ludzie przyprowadzą do was całe rodziny. Bo wiem, jak to wygląda ze mną, moi państwo. Zawsze zaczyna się od jednego, a później lecą tabunami do mnie ludzie po prostu i piszą: Dawid, to gdziekolwiek nie pojadę, słuchajcie, to jest trochę tak jak z lekarzami lub fryzjerami. Fryzjerzy czasem do mnie mówią, że jak jadą gdzieś do rodziny, to mówią: a mógłbyś mi ostrzyc, a mógłbyś coś zrobić, a lekarz jak jedzie, to mówi: ty wiesz co, albo mi tu coś tam, albo i tak dalej. I moi państwo, to dokładnie tak to wygląda. Jak na święta do mnie rodzina zjechała, to moi państwo, pierwsza rzecz to wszyscy pytali mnie, ja byłem strasznie zmęczony tym, ale pytali mnie tak: słuchaj, wiesz Dawid, bo tutaj jest taka sprawa, patrz, cały czas nie mogę sobie dać rady, mam problem tam z tym. Za chwilę: Dawid, słuchaj, a co poradzisz, bo ten mały cały czas ma problemy, tam ta infekcja ucha. A powiedz mi, bo ja mam ciągle zimne ręce, albo powiedz mi, bo wiesz co, drętwieją mi. I to słuchajcie, cały czas. I ja nie mogłem, moi drodzy, odpocząć w te święta, tylko w zasadzie siedziałem i tylko odpowiadałem i mówiłem pewne rzeczy i czasem ludzie mieli mnie dość, bo widziałem, że ja w zasadzie miałem dość, bo te pytania były tak dla mnie banalne, ale no, ja też rozumiem, że ludzie też potrzebują pomocy. Dlatego państwu to dzisiaj mówię, że projekt pijalni ziołowych formalnie już startuje, będzie nagrany film reklamowy, będą się spoty pojawiały na różnych grupach kosmetycznych i na różnych rzeczach, ale chcę państwu powiedzieć jedno. Oficjalnie już startujemy z tym. Oferta biznesowa zacznie się pojawiać, moi państwo, już od przyszłego tygodnia, koniec przyszłego tygodnia. Ja państwu wyświetliłem tą podstawową, bo jeszcze taka będzie oferta za ponad 40 tysięcy, która będzie związana z pewną jeszcze dodatkową rzeczą, która tutaj będzie w tej dziedzinie. Ale moi państwo, tu wszystko jest gotowe. Tylko potrzebujemy otwartych ludzi, ludzi, którzy mają głowę otwartą, chcą w to wejść, chcą, moi państwo, nie tylko zarobić pieniądze, bo pamiętajmy, że to jest też biznes i każdy chce tutaj na pewnych rzeczach zarobić i trzeba być otwartym i mówić w sposób prosty, szczery, ale przede wszystkim jest to projekt, moi państwo, dla was, bo ludzie, którzy są kosmetologami, kosmetyczkami, osoby, które są po fizjoterapii, rehabilitacji, dziewczyny, które są pielęgniarkami, moi państwo, kończycie zawody, które są związane z medycyną. Pokrewnej medycynie, dotyczą ciała, dotyczą ducha, dotyczą problemów różnych. I moi państwo, to jest czas na to, żebyśmy my zaczynali troszeczkę wracać do pewnych rzeczy w nowoczesnym stylu, ale potrzebujemy tym ludziom po prostu zwyczajnie pomóc. Jeśli my tego nie zrobimy, jeśli wy tego nie zrobicie, to zrobi to ktoś inny, bo rynek nie lubi próżni w tej chwili. I powiem państwu szczerze, ten projekt, który ja robię z tą branżą, ja go nie odpuszczę. Ja ten projekt i tak zrobię, i tak go, moi państwo, zrobię. Dlatego chcę państwu powiedzieć tylko jedno, żebyście byli otwarci, mieli głowę otwarte i szli w tym kierunku. Idźcie, moi kochani, bo to jest wasza tak naprawdę przyszłość. I to zrobi wam naprawdę duży porządek w waszym biznesie i w życiu. I zobaczycie za parę lat, jeszcze raz to powtórzę, po raz chyba 10 czy po raz 11. Nic tak ludzie nie cenią jak zdrowie. I ten się dowie, kto je straci, moi państwo. Jeśli ktoś, komuś w rodzinie, ktoś bliski choruje, lub ktoś zachorował, lub ktoś ma przewlekłą chorobę, lub ktoś, moi państwo, przewlekle choruje, to wierzcie mi, ja chorowałem przez wiele lat i moje schorzenia zdrowotne cały czas, moi państwo, funkcjonują przytłumione, przyciszone, bo ja wiem, jak sobie z nimi radzić w tej chwili przez lata. Dlatego mogę tak intensywnie pracować, bo pewnie bym nigdy tak nie mógł pracować. Ale ja poznałem na swojej drodze mądrych ludzi i ja, moi państwo, jestem gotów na zdrowie wydać wszelkie pieniądze. I wierzcie mi, ludzie, którzy przychodzić będą i będą się do was radzić, od bzdurnych takich schorzeń jak przeziębienia, jakieś tam infekcje ucha, bo dla mnie to są bzdurne choroby. Po choroby takie jak na przykład ludzie trafiają, piszą do mnie ze stwardnieniem rozsianym, z marskością wątroby, z boleriozą wieloletnią, moi państwo, z reumatoidalnym zapaleniem stawów bardzo ciężkim, moi państwo, albo już z chorobami onkologicznymi, które się zdarzają, lub z jakimiś jeszcze innymi rzeczami. Dlatego też
chcę Państwu powiedzieć, że my nie będziemy pomału, pomału będziemy robili drobne rzeczy, ale my będziemy robili prewencję, czyli po to, żeby ludzi uczyć zdrowego stylu życia, który w efekcie końcowym będzie omijał te trudne schorzenia. A jeżeli one się w tym życiu gdzieś pojawią, to łatwiej Wam będzie tym ludziom, moi Państwo, pomóc. Jeśli Wy to zrobicie z kosmetologią, z zabiegami i pomożecie ludziom w zdrowiu, to oni będą zawsze do Was na zabiegi przychodzili. Ale jeśli klientom zacznie szwankować zdrowie, to i też ich stracicie, bo oni do Was nie będą przychodzili, bo nie będą wydawali pieniądze na Was, a będą wydawali pieniądze na lekarzy. Tak więc wydawajmy te pieniądze mądrze na zioła i na terapie ziołowe, żeby ci ludzie jak najmniej trafiali, moi Państwo, na ciężkie sytuacje i żeby mogli te pieniądze u Was wydawać na lasery pikosekundowe, które mamy, na RF-a, którego jutro jest premiera, przepraszam, w poniedziałek jest premiera specjalnego RF-a, którego nikt nie ma na świecie, mamy opatentowanego RF-a w terapii Inari HTP, który działa, na moi Państwo, jak HIFU, w procedurach banalnie prostych, w ogóle robi się go bardzo szybko, a moi Państwo, na głębokości 4,5 mm na powięzi mięśniowej. Ktoś powie, Boże, jak to jest możliwe? A no właśnie, bez przerwania ciągłości. Tak więc to będzie premiera w Olsztynie, gdzie będę miał w poniedziałek, później mam w środę Kielce, później mam Białystok w niedzielę następną i w poniedziałek Lublin następny. Tak więc chcę Państwu powiedzieć i znowuż w lutym kolejne, bo później po tych kongresach jeszcze mam Warszawę 19, a później wylatuję od 20, moi Państwo, z tego co pamiętam, od 21 do 29 nie mam je w Polsce, bo wylatuję właśnie do Stanów, jestem w Chicago, jestem w Alabamie, jestem na Florydzie, gdzie właśnie spotykam się z tymi ludźmi, którzy, moi Państwo, prowadzą ogromne kliniki medyczne i kliniki estetyczne i oni po prostu czekają na mnie i mówią, Dawid, przyjeżdżaj, my chcemy natychmiast ten projekt ziołowy plus wszystko to, co ty tam robisz z kosmetyką, my to wszystko fajnie połączymy. Tak więc, kochani, zapraszam do kontaktu z Waszymi opiekunami. Ci, co nie mają opiekunów, proszę pozostawić tu kontakt, napisać swój adres mailowy, kto z Was, my się z Wami skontaktujemy i od przyszłego tygodnia, koniec przyszłego tygodnia, startuje pełna profesjonalna oferta, a formalnie rozpoczynamy sprzedaż pijalni ziołowych z pełną opieką, z aplikacjami, ze wszystkim od 1 lutego i od 1 lutego, moi Państwo, ruszamy z całą wiedzą, która będzie, moi Państwo, cały czas systematycznie tutaj Państwu prezentowana. A ja, cóż, moi Państwo, no jeżeli są jakieś pytania, to proszę oczywiście pytać. Jeżeli by Państwo chcieli jeszcze czegoś się ode mnie tutaj dowiedzieć, to zapraszam do kontaktu. Jeżeli nie ma pytań i nie pojawiły się żadne, moi Państwo, pytania, no to ja pozostaję mi życzyć Państwu miłego niedzielnego, sobotniego, przepraszam, dzisiaj jest sobota czy niedziela? Sobota jest, przepraszam, chyba dzisiaj już tam, jutro wyjeżdżam do tego Olsztyna, tak. Tak, i życząc Państwu zdrowia, ja zaparzyłem sobie mieszankę STP, muszę Państwu powiedzieć, na żołądek, ponieważ byłem w tej Holandii i tam w ogóle nie jedzą zup, nie jedzą takich, jedzą straszne, syfiaste jedzenie, słuchajcie, żeby kupić jakiekolwiek dobre jedzenie, to moi Państwo, będzie trudno. O właśnie, Ela zadała, pozdrawiam Cię, Lunia, Ela zadała, czy będzie potrzebne PKD? PKD będzie takie jak przy sprzedaży suplementów. Jeśli ktoś ma suplementy, moi Państwo, sprzedaż suplementów i obecnych ziół, tak jak macie, to nic więcej nie potrzeba. Po prostu trzeba rozszerzyć PKD i ewentualnie zgłosić tylko i wyłącznie do sanepidu sprzedaż ziół, ale jak parzycie zwykłą herbatę nawet i kawę klientowi w salonie, to też to musicie, moi drodzy, zgłosić do sanepidu, że podajecie po prostu produkt spożywczy do wypicia, nawet jak klient sobie życzy. Ale to wystarczy PKD rozszerzyć. Prowadziłem kiedyś taki webinar o sprzedaż suplementów i, moi drodzy, herbat, kaw i preparatów i herbat. I to wszystko. Nic więcej nie musicie zrobić. Pamiętajcie, że my nie jesteśmy pijalnią, że ktoś przychodzi do kawiarni i siada i pije i siedzi sobie, bo to nie jest to.
Pijalnia ma formę nazwy takiej pijalni ziołowej, czyli obiekt, który polega na tym, że wy po prostu dochodzicie do tego, moi państwo, imbryczka, do tego ciak i ja sobie co robię? Wlewam klientowi lub podaję ze specjalnego już samowaru. Dodatkowo klient może sobie powąchać każde ziele, napić się. W każdej chwili klient może sobie dojść i dolać dane zioło, czyli może sobie, o, tak jak ja teraz robię, wziąć, nalać, wypić. To tak jak normalnie parzycie, jak ja do was przyjeżdżam i mówicie, panie Dawidzie, co pan chce? Kawy, herbaty, ciasto może jakieś przygotowałam. No to moi drodzy, dokładnie tak to ma wyglądać. Nic specjalnego tutaj nie musicie robić. To jest projekt, który ma zwracać uwagę klientów, ma być widoczny, podświetlony, nowoczesny, bardzo młody, w taki sposób, żeby klienci aż chcieli po prostu w tym całym projekcie uczestniczyć. Wszystkie koszulki, tak jak ja mam, będziecie mieli, gadżety różnego rodzaju dla klientów. To wszystko, moi drodzy, jest, ja to dzisiaj opowiedziałem. Tak więc zapraszam, moi państwo. No i cóż, życząc państwu wszystkiego dobrego, zdrowia przede wszystkim państwu życzę, pociechy. Zacznijcie z nowym rokiem, moi drodzy, myśleć przyszłościowo i spójrzcie na siebie trochę z innej perspektywy i powiedzcie sobie, aha, jest duże światło w tunelu, jakbym nie powiedział, że lampa wielka, która świeci, i ten Dawid tam powiedział, co jest, i dbajmy o zdrowie naszych bliskich, bo moi drodzy, jak my będziemy im pomagali, to będziemy czynili dobro, a dobro do nas, moi państwo, wróci. Życząc miłego wieczoru, pozdrawiam serdecznie. Thank you.